Siemano, ja jestem Lumianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na GeForce Kinsie, mamy 1100 zł. Spróbujemy sobie zdobyć jakąś fajną AWP-kę. Zobaczymy jaka to będzie. Na razie otworzymy sobie może 10% AWP Asimov. I później w upgraderze, ewentualnie w kontrakcie, może coś nam ciekawego wyleci. Na razie dwie AWP-ki Safari Mesh. W ogóle zobaczymy sobie jakie są tutaj... cenowo 1000 może jakaś AWP-ka. Gdzie tu się... A, AWP sobie jeszcze wpiszemy. Okej, okay, są fajne AWP-ki, na przykład o Lightning Strike. Więc dobra, cel mamy jakiś tam, ale trzeba by trochę skrzynek pootwierać. Może otworzymy sobie 3 skrzyneczki set, żeby sobie może zarobić, a może jednak stracić. No nie wiem, zobaczymy co nam wyleci. 5-7 Hyper Beast, domeczka Cyrex, nowa Hyper Beast, 80 zł straty. No to jeszcze raz sobie otworzymy, najwyżej sobie sprzedamy te itemki, no teraz już fatalnie leci. No nie, w sumie 80 zł straty znowu, czyli tak samo poleciało. Dobra, 4 kowerty możemy sobie otworzyć, zobaczymy sobie co nam poleci z 4 kowertów. A z 4 kowertów dostaniemy sobie, o kurde, słabo, bardzo słabo, 39 zł straty, czyli dropnąłem tylko 60 zł, to w sumie jednak nie tak źle. Te nowe skrzynki mnie zastanawiają, które... O, z Tiger Speeda może nam polecieć, ale dobra, to otworzymy sobie dwa razy po jednej. Bo Tiger Speed, pamiętam właśnie, że on wychodził jako jeden, no, jako jedna z lepszych skrzynek na moich testach. Wszystkie skrzynki przetestowane macie na moim kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. A teraz otworzymy sobie kolejną skrzyneczkę. I będzie nią... No on tam w sumie tego dodaje z tego co mi się kojarzy, no bo wylatuje dużo fajnych skinów, jak ten kałak nowa rewolucja, no, na przykład nie teraz, ale zaraz na przykład poleci, może jeszcze jedną szansę damy, bo na kałacha jest 4,5%, o właśnie, czyli przy dwóch otwarciach to chyba jest plus, tak, 8 zł na plus, więc otworzymy sobie jeszcze raz. 127 zł nam zostanie, to pójdziemy sobie otworzyć jeszcze inną skrzyneczkę, no tutaj niestety jest strata, 60 zł to średnio bym to powiedział. Dobra, kolejną skrzyneczkę otworzymy sobie, to będzie Biszkop, on tutaj nie ma jakichś fajnych skinów, ale może ta która się meczka, wupka albo kałaszek. A, otworzymy sobie 4 skrzyneczki Biszkopta, niech ma. Zobaczymy sobie co nam teraz wyleci. Wylatuje nam Primal Saber, Arystokrata, 36 zł straty. Może jeszcze raz 55, no dobra, to dwie musimy sobie otworzyć. I pójdziemy sobie w tym momencie na kontrakt i zobaczymy sobie co nam ciekawego wyleci. Już myślałem, że poleci ten kałaszek, ale niestety. Więc weźmiemy sobie kontrakty najpierw. Ile mamy? 26 skrzynek otwartych i trochę średnio mi się wydaje z dropami. No ale zobaczymy co będzie zaraz z kontraktu, bo 1100 zł chyba wydałem. A tutaj się na to nie zapowiada, żeby 1100 zł było z kontraktu. Więc lecimy sobie. 151 zł wrzucamy sobie i dostajemy 132, więc tutaj nie będzie 1100 zł. A będzie, o kurde, 450 tylko. No to jednak inną AWP-kę trzeba będzie sobie obrać. Dobra, skoro mamy to 326 zł, spróbujemy sobie otworzić skrzyneczkę AWP-y. Może tutaj poleci nam jakaś fajna AWP-ka, jeżeli nie, no to będzie słabo, bo właśnie liczyłem na jakąś AWP-kę. Otworzymy sobie te skrzyneczki i pójdziemy sobie na kontrakt o Fever Dream, no ale niestety to nie jest jakaś AWP-ka, która mnie zadowala. Skipniemy sobie, dwa razy Warmgard, no kurde, dzisiejszy odcinek widzowie totalnie nie siedzi, nie wiem ile on ma z 4 minuty, bo kilka cięć tutaj było, a wupka Warmgard znowu, no średnio bym powiedział, 37, co nam teraz wyleci, jakaś dobra może wupka chociaż, taka, którą da się do kontraktu, Elite Beat, no dobra, może być chociaż to, więc idziemy sobie na kontrakt z tymi AWP-kami i wrzucimy sobie zaraz na upgradera tego jednego skina, który nam tutaj wyleci i spróbujemy go sobie ulepszyć po prostu na jakąś fajną AWP-kę, bo za dużo pieniędzy tutaj nie mamy, nie mamy totalnie nic, mamy 106 zł tylko. No 72 zł, więc idziemy sobie na upgradera z tą naklejeczką, wpiszemy sobie AWP i poszukamy sobie jakiejś fajnej, weźmiemy sobie AWP Asimov Well Worn, AWP Asimov Field Tested,
Wydaje mi się, że AWP Wildfire w Star Treku Minimalware będzie dobra, więc klikniemy sobie ulepsz i ta AWP-ka, no braknie nam trochę. Niestety sobie nie siada dzisiaj taki szybki odcinek na zakończenie dnia. Ja Wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już jutro. Siema.